Zaszłości, wartości, przyszłości, przyszłość Trójmorza, przyszłość państw je tworzących będzie tematem pięknego spotkania w Lublinie. Jak mawiał profesor Wacław Felczak, albo nauczymy się jako państwa Europy Środkowej dobrze z sobą współpracować, albo na pociąg, który przejeżdża od czasu do czasu, ale w naszej części Europy nie, na jego kierunek i nawet na jego stację, na której się zatrzymuje, nie będziemy mieli jako państwa, jako narody żadnego wpływu. Wartości, mało jest takich regionów świata, które mogłyby się pochwalić taką ilością, jak blisko 100 noblistów chociażby. Ważne jest, abyśmy tego dnia byli wszyscy razem, abyśmy byli w stanie porozumieć się w tym, co najważniejsze.